Siemaneczko, dziska, z tej strony Medevra, to kolejny odcinek na moim kanale z serwera FineRPG. Tak więc w dzisiejszym odcinku będziemy szli na mapę wielkanocną. Tak, więc postanowiłem dzisiaj po prostu nagrać odcinek, ponieważ mnie nie będzie w sobotę. No i dopiero w niedzielę, może pod koniec dnia zrobię jakiś odcinek bądź live, to zobaczymy zresztą. Nie wiem, zobaczę w miarę możliwości i nagram coś tam. Więc co? Więc w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, będziemy szli na mapę wielkanocną. No i co? Widzicie, trochę jajek już zdobyłem, no ale co, po prostu będę szedł na tę mapę, żeby zobaczyć, co się na niej będzie kryło. Tak. Więc jak widzicie, trochę więcej serduszek już mam, więc trochę estetyk się mi zmienił, no tak minimalnie dosłownie, nie? No. Tak szczerze wam powiem, jak pierwszy raz byłem na tej mapie, to ja myślałem, że to jest jakieś nieporozumienie, bo myślałem po prostu, że tutaj kupę więcej tych jajek będzie dropić, ale się okazuje, że no tych jajek za dużo tutaj też nie dropi, nie? Więc ta mapa jest trochę taka, nie, jakby to tak określić dobrze, jedynie pod itemy, tak. Itki tutaj podobno fajne dropią, ale jeśli chodzi o jajka, to tak średnio dropią te jajka, tak. No. Ogólnie to jestem świeżo po nagrywaniu poprzedniego odcinka, czyli odcinka z wynikami konkursu, więc jeśli ktoś chce się zgłosić po przedmioty, czyli oczywiście po bony na VIP-a, to dopóki jeszcze dzisiaj jestem w domu, to napiszcie po prostu w komentarzu pod tym odcinkiem, nie pod tym, nie, bardziej pod poprzednim, bo w sobotę mnie nie będzie w domu. Cały dzień mnie będzie w sobotę, jedynie to będę, ale to będę wcześniej rano w domu, więc piszcie, to na szybko rano możecie odebrać jeszcze przedmioty, które wygraliście. Tak, bo już później po 10 już mnie nie będzie, to jest wykluczone totalnie, że będę w domu. Tak, więc po 10 już nawet nie piszcie, bo mnie nie będzie w domu wtedy, więc nie będziecie mieli jak odebrać, najwyżej będziecie to mogli odebrać, ale to dopiero w niedzielę, bo dopiero w niedzielę będę przyjeżdżał do domu, tak. Jak widzicie, z tych metinów dropią tak do 5 jajek zdropi z samego metina, więc jakby to tak można powiedzieć, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca? No moim zdaniem, no szczerze, rozwalisz 6 takich metinów i masz szansę na to, że ci się zwróci w ogóle ten bon, nie? No. Ale to musisz mieć totalnego farta, nie? Bo jeśli nie masz farta, to musiałbyś bić ile? No w sumie byś musiał 30 metinów zbić, jeśli byś nie miał totalnie farta. No ale trzeba pamiętać, że zawsze z tych kulików wielkanocnych też dropią jajka, więc no zawsze się coś jeszcze zdobędzie w międzyczasie, nie? Zależy wszystko od farta, nie? Bo jeśli ktoś nie ma farta, to ma, no można powiedzieć, przegrywaną sprawę. Tak. Thank you.
No jak widzicie, tak średnio mi dropi po 2-3 jajka z jednego metina, więc na tyle bym musiał tego rozwalić, żeby mi się to w ogóle zwróciło, nie? No. Bo to wszystko zależy od farta. Jak masz farta, to bijesz 6 i ci się zwróci. A jak nie masz farta, to no 30 musisz zbić i wtedy się zwróci. No jak widzicie, z tych królików też za dużo nie dropi tych jajek. No tak jak mówię, czy to się w ogóle nie opłaca, bardziej po ekspowiskach chodzić i tam zdobywać tych jajek, bo jak widzicie, tutaj ta ciekawie z tymi jajkami też do końca nie mam, nie? No. Z moim skromnym zdaniem, jeśli chodzi o jajka, to chyba najlepiej iść po prostu na ekspowiska i tam je zdobywać, bo jeszcze tam macie szansę na ekspowiskach zdobyć zawsze level. No więc to można powiedzieć, że to by się bardziej opłacało, nie? No chociaż jakby tak patrzeć, z tych królików drobi po 2000, więc to tutaj już jest, nie? Po 1500, 2000, więc to już się można powiedzieć, że nawet opłaca tutaj przychodzić. Choćby tylko po sam hajs, nie? No. No i 12 tysięcy dropło mi z jednego metina, nie? Ponad 12, jak widzicie. Więc można powiedzieć, że to się nawet opłaci. Jak zauważyliście, mamy 101 jajek, więc to już trochę jest, nie? No. Pewnie się zapytacie, po co mi w ogóle te jajka? Ja te jajka będę zbierać, bo mam w planie zrobić opening, a później jak jakieś fajne itemki mi dropną z tego openingu, to mam w planie je rozdać wam, żebyście mieli oczywiście, nie? Tak. Bo jak zauważyłem, też dużo nowych graczy wzięło udział podczas ostatniego odcinka, czyli odcinka konkursowego. Tak więc coś wam to mogę rozdać, nie? I zawsze szybciej rozpoczniecie ten start z serwera, nie? No, czyli rozpoczniecie po prostu rozgrywkę. Bo początki to są... No można powiedzieć, że początki to szybko idą, a później po prostu się jakoś ociąża, nie? No. Ja też już aktualnie będę starał się po prostu wbijać wyższy level, bo też nie ma sensu być na niższe ekspowiska ani ten, bo ja jedynie tutaj jestem po to, bo jest event, nie? Jest event, więc tutaj jestem, nie? Jeśli by nie było eventu, to nie byłbym na takich mapach po prostu, nie? Jak widać, tych królików naprawdę za dużo tego nie dropi, nie? Też częściej mi dropią dropy do biologa, nie? Jak te jajka tutaj z tej mapy. No. Can our minds take us in the realms of real life and show us what we want to see? How far can our dreams be created in the realms of make believe? They can see you and they believe it's true. 'Cause I'm a dreamer, so I'm told, but all my plans are solid gold. 'Cause I believe they come true. I am a dreamer.
Ukończyłem aktualnie, jak widzicie, drugą misję. No i zdobyłem kolejnych 5 szkatułek. Tak. Ogólnie to napiszcie mi, czy wolicie odcinek, w którym będę po prostu przyspieszać, czy po prostu będziecie patrzeć na rozgrywkę, którą normalnie nagrywam, nie? Bo teraz nie wiem, czy mam po prostu przyspieszać tą rozgrywkę, czy normalnie wam puszczać, no. Bo nie wiem, czy teraz wolicie odcinki 5-minutowe, czy 10, czy 15, nie? Bo widzę, że dosyć dużo z was ogląda je do końca. I teraz nie wiem, czy dłuższe robić odcinki, czy zostawić takie krótkie, jakie były prędzej nagrywane, nie? Tak. No teraz ładnie dropło, bo aż 3 jajka mi dropło. To już jest dosyć spora liczba, nie? Nie, to nie doczekam się dzisiaj tego bossa. Tak, aby chciałem te 110 jajków, no nie 110, tylko 120 jajków, aby zdobyć, żeby wam ogólnie zaprezentować, jak tutaj się zdobywa te jajka i jak to tutaj wygląda na tej mapie, nie? Bo nie każdy jeszcze może był na tej mapie, na taki sposób po prostu poznacie, jak to mniej więcej tutaj się prezentuje na tej mapie, nie? Być może jak będę robić live, to na tych live'ach będę po prostu zdobywał te jajka, bo na odcinkach, jak widzicie, to jest takie trochę nudne, a na live'ie, co wiadomo, można zawsze coś, możecie zawsze napisać coś i mogę wam poopowiadać. No a tak na odcinkach, to jak widzicie, to tak trochę żmudno to wygląda. No. Tak jakoś po prostu jest nudno, nie? Tak, na live, to wiadomo, to jakoś tak po prostu raźniej wygląda, nie? No.
miałeś te 22 jajka, to będziesz po prostu kończyć. Bo już mi wam mniej więcej zaprezentowałem, co i jak tutaj wygląda. No więc już wiecie, o co tutaj na tej mapie chodzi. Jak widzicie, exp tutaj mi już nie trafił, bo już mam za wysoki poziom, a no ale jakbyście mieli niższe poziomy, to wiadomo, możecie tutaj sobie wbić i sobie pozdobywać expa. A więc to by w tym odcinku było na tyle. Ja się z wami żegnam w tym oto miejscu. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. No i nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji. No i mam nadzieję, że po prostu weźmiecie udział w reszcie konkursów, no nie? No. I co? I trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!